I do rozpoczęcia wielkiego wyścigu pozostało już coraz mniej czasu. To jest wyścig pań, 7 osłony Speed Games. Mam nadzieję, że wy jesteście na to gotowi. Pojadą od numeru 1 Sylwia Bomba, w dwójce Angelika Mucha, w trójce Kasia Szklarczyk. Samochód numer 4 to Kamalemona, w piątce Joanna Przedakiewicz i w samochodzie numer 6 Karolina Brzuszczyńska. 3, 2, 1 i ruszają! Oj, tutaj lepszym startem opisała się Angelika Mucha, czyli Little Monster, ale Sylwia Bomba nie daje za wygraną. Zobaczymy, jak będzie po wejściu w pierwszy łuk. Na razie na prowadzeniu dalej Little Monster, ale tam była próba ataku przed momentem ze strony Kasi Szklarczyk, która była najszybsza w treningu. Pamiętajmy, że zawodniczki będą miały do wykorzystania także tak zwanego Joker Lapa. Angelika Mucha dalej na prowadzeniu. Miejsce drugie to Sylwia Bomba. Trzecia jedzie teraz od razu na Joker Lapa Kasia Szklarczyk, także tutaj strategiczne bardzo podejście. Zobaczymy, czy to się opłaci. Sylwia Bomba, aj, była tam próba ataku, taka naprawdę mocna. Teraz duża prędkość przed ponownie dohamowaniem. W pierwszy łuk będą wchodzić zawodniczki. Nieco szerzej idzie Sylwia Bomba, tam by wpaść, podkleić się pod pałę za Little Monster. Atakuje też Kasia Szklarczyk na wyjściu z tego łuku. Nie udaje jej się wyprzedzić w tym momencie Kamelemony. Teraz będzie wykorzystanie Joker Lapa. Jeszcze nie, a trzeba pamiętać o tym, że wykorzystanie Joker Lapa jest kluczowe, by zrobić je w dobrym momencie. A tam prawie kontakt pomiędzy Little Monster i Sylwią Bombą. Obie panie dają za wygrane. Jest tam na trzeciej pozycji także Kasia Szklarczyk. Oj, tam było wyprzedzenie. Oj, ale strzał, uderza tam Kasia Szklarczyk w Little Monster. Dostały tam mocno drzwi. Nie wiem, jak będzie wyglądało wyjście z tego auta na prowadzeniu. Natomiast Sylwia Bomba, ale ona jeszcze nie wykorzystała Joker Lapa, więc tu wszystko może się zmienić. Będą musiały dziewczyny w takim układzie wykorzystać tego Joker Lapa na ostatnim okrążeniu. No i zobaczymy teraz, co będzie się działo na Joker Lapie. Na Joker Lapa musi wjechać Angelika Mucha, tak też się dzieje, a na Joker Lapa nie wjeżdża w tym momencie Kasia Szklarczyk. Ona ma szansę teraz nadrobić tę dużą stratę, ale jedzie niesamowicie szybko i spotkają się w tym samym momencie na torze. Jest, co się teraz dzieje, wyprzedza Kasia Szklarczyk Sylwię Bombę, więc to jest tak, jak mówiłem wcześniej. Okazuje się, że ta strategia w wyborze Joker Lapa miała kluczowe znaczenie i Kasia Szklarczyk jest na prowadzeniu. Jeżeli uda jej się utrzymać do samego końca to tempo, to ona zostanie zwycięzcą i okaże się, że ten atak się opłaci. Teraz obie panie będą wpadały na mecze. Szklarczyk na pierwszej pozycji, Sylwia Bomba na miejscu drugim. Co się teraz dzieje? Dajcie jakieś brawa! Ależ to były emocje! Oh my god, mi się nogi trzęsą! Brawo! Ale dobrze było! I wygraliśmy! Wygraliśmy pierwszy! Coś absolutnie niesamowitego! Mam nadzieję, że wam podobał się ten wyścig. Naprawdę było bardzo grubo.